Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji o stomatologii, implantach, biznesie i nauce. Jest ze mną, jak zwykle, pan Witold Tomkiewicz, pan dyrektor do spraw edukacji i rozwoju. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Dyrektor ze spraw edukacji i rozwoju w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Implantoprotetyki Stomatologicznej. Jak wcześniej rozmawialiśmy, stowarzyszenie zmieniło nazwę z Implantologii na Implantoprotetyki Stomatologicznej ze względu na duży nacisk na ten końcowy efekt działania, czyli protetykę, bo implanty mm -hmm. nie są, jak rozmawialiśmy, celem samym w sobie, one są tylko narzędziem, Podłożemy. dokładnie. Jak to się mówi po angielsku, start with the end in mind, żeby zacząć z wizją końca. I ta wizja końca, ten koniec, ten cel. Po który pacjent przychodzi do dentysty, o czym niekiedy i pacjent zapomina, i dentysta zapomina, bo się skupiają na hardwareze i na detalach. Ten cel to są te zęby, które muszą funkcjonować, muszą gryźć, rzuć, ale muszą też teraz przede wszystkim. Pięknie wyglądać. No, czyli to jest ten temat, właśnie naszego dzisiejszego odcinka, czyli smile design. Wszystko takie anglojęzyczne, bo, bo no, ta kultura tych implantów też przychodzi do nas z zachodu. I tak, ale też nasi lekarze. I jak obserwuję kongresy, a kongresy, sympozja, już 20 lat organizujemy i tłumaczę, coraz mniej dentystów bierze. Zestawy słuchawkowe do tłumaczenia symultanicznego. I łatwa rzecz jest to, że to nazywnictwo fachowe angielskie to one odpowiada też nazywnictwu łacińskiemu. I tak naprawdę, jeśli opanuje się setkę terminów tych stomatologicznych, a z kolei, jeżeli. Stomatolodzy, implantolodzy pracują na uczelni, to mają obowiązek też czytania publikacji i bycia na międzynarodowych sympozjach. Co więcej, to kształcenie podyplomowe, to ono już Odbywa się bez konieczności, ale z własnej inicjatywy, i coraz więcej stomatologów wyjeżdża za granicę albo bierze udział w szkoleniach z zagranicznymi wykładowcami w Polsce, ten świat się skurczył. Poza tym jest dużo dostępnych materiałów na internecie też można wysłuchiwać wykłady, można oglądać filmy szkoleniowe, także no, no, je, jest to język już y, fachowy i taki postęp jest. Już operacje odbywają się też online. Można uczestniczyć w tych operacjach, zadawać pytania lekarzom, którzy wykonują operacje. Dokładnie. To Postęp to... idzie razem z nami i, i rzeczywiście dużo rzeczy się dokonuje bardzo pożytecznych. No ale to, o czym dzisiaj będziemy mówić, to właśnie taki efekt końcowy tych zabiegów, które związane są z implantami. Implanty to takie coś, czego nie widać, natomiast to, co widać, no to właśnie ma być piękny uśmiech, tak? Między innymi. Dokładnie. I ten tak zwany DSD, czy po angielsku DSD Digital Smile Design, to polega na tym, że robi się normalne zdjęcie pacjenta aparatem całej twarzy. Ja widziałem takie sesje, mieliśmy grupę lekarzy, byliśmy na UCLA, to jest University w Kalifornii, w Los Angeles, Jed McLaren, jeden z czołowych i ceramistów, i protetyków. On tam prowadzi departament do szkolenia podyplomowego dla lekarzy i dla techników dentystycznych. Można na internecie zobaczyć też jego, jego produkcje filmowe. Przepiękna ceramika. I on taką sesję nam pokazywał zdjęciową, gdzie tego, tego pacjenta... Rozśmieszał, żeby ten uśmiech był naturalny, żeby ta, ta twarz naturalnie reagowała, żeby wydobyć to naturalne jak piękno z, z, tej, z tej twarzy pacjenta, I robi się zdjęcia, i potem te zdjęcia wprowadza się do komputera, i potem jest kilka programów, gdzie można projektować te, te, te zęby, czyli na przykład wydłużać, skracać, i są pewne zasady. Takiej złotej harmonii, są punkty orientacyjne na, na twarzy i punkty rozstaw oczu, dalej wysokość, szerokość twarzy, brudka, czubek nosa, i potem też są pewne standardowe relacje mhm, między zębami. Że na przykład i najczęściej jedynki, jakby to, co nam kojarzy się z pewną estetyką zachodnią, to jest to, że jedynki są dłuższe od dwójek, z kolei kły są dłuższe od y, y, dwójek i tak dalej, i tak dalej, i tam są te linie pozytywne. Powinny być również, jak linia wargowa, można robić wydłużanie koron, i więc. I to wszystko można robić na komputerze zgodnie z tymi mhm. standardami, które przyjmuje się w naszej kulturze yy, za jakby podstawy pewnej harmonii, pewnej estetyki, i tak to jest akceptowane przez i pacjentów, i przez środowisko. I można tak bawić się takimi designami, można to robić. I to jest fantastyczne, dlatego że praktycznie to, co możemy wyrysować, to można potem zrobić w laboratorium, i można mieć takie dentyści, to nazywają technicy, tak zwane mokapy, czyli takie nakładki na zęby, i to można wykonać przy w ogóle braku preparacji zębów albo przy minimalnej preparacji, jeżeli te zęby są normalnie ustawione. I ci pacjenci, tak rozmawiałem z Adam McLarenem, oni mogą chodzić tygodniami, czy nawet miesiącami z tymi tak zwanymi mokapami, które na polskie to koszt tego był pewnie z tysiąc złotych, między tysiąc a dwa tysiące złotych. Czyli to jest coś fantastycznego, coś tak, byśmy sobie założyli nową sukienkę, pochodzili w nowej sukience, zobaczyli, jak my się w tym czujemy, nową marynarkę. Jak inni nas widzą w tym. Do, dokładnie, także ta dentystyka, o, o czym rozmawialiśmy, ona zamieniła się z, z, z jakby działania stricte leczniczego, to co mówiliśmy, wyrywania bolących zębów i robienia protest po to, żeby umożliwić prawidłowe odżywianie i funkcjonowanie i, i, i organizmu. Ona zamieniła się w biznes estetyczny, w biznes... Y, taki beauty business, piękna i to z kolei jakby wzbogaca naszą y, jakby strefę i zawodową i osobistą życia i pomaga realizować się. Podnosi jakość y życia zdecydowanie. Absolutnie, absolutnie. Ta także i to jest fantastyczne, że te designy można sobie tworzyć na komputerze i wyobraźcie sobie państwo i tu zwracam się zarówno do pacjentów, jak i też do dentystów. Dla dentystów jest to fantastyczne narzędzie do odróżnienia konkurencyjnego, bo wiadomo, że jest konkurencja, tak jak w każdej dziedzinie, pomiędzy gabinetami, też, żeby przyciągnąć tych pacjentów, i to jest świetne narzędzie, żeby zachęcić pacjentów do przyjścia do gabinetu, że im się coś takiego zaoferuje. Ale uwaga, to powinno być na zasadzie jakby osobny osobny też produkt, żeby nie przestraszyć tego pacjenta, czy wielką ceną, czyli, bo wykonanie takiego zdjęcia i zrobienie takiego designu, to powiedzmy, praktycznie to, to uczeń liceum potrafi to zrobić i nie zabierze to pewnie więcej, jeżeli będzie wyszkolony jak pół godziny, zrobić takie dwa albo trzy designy i przedstawić to pacjentowi, żeby sobie wybrał, które zęby chciałby mieć. Mhm. I wtedy laboratorium może wykonać tak zwaną nakładkę, taki mock-up, który będzie estetyczny, jak to nazywał jak McLaren nazywał to estetyczne i funkcjonalne prototypy. Mhm. I to można przykleić do zębów, i pacjent z tym może iść do domu, on może z tym obejrzeć się w lustrze, być w miejscu pracy, i wtedy, jak zdecyduje, że takie zęby mu się podobają, wtedy można wykonać. Prace bardziej trwałe, czy to licówki, czy korony, i więc to jest ogromne pole do działania dla gabinetów dentystycznych, i to jest fantastyczna możliwość dla pacjentów. Powinni o tym wiedzieć i powinni prosić o takie mock-upy, o takie designy. I to z jednej strony da i dużą satysfakcję dla obu stron, i z kolei to spowoduje, że będzie coraz mniej roszczeń pacjentów, bo najczęściej roszczenia są, że to, co pacjent otrzymuje w gabinecie, niekiedy po wielomiesięcznym leczeniu Kosztownym leczeniu i po częstych dolegliwościach pozabiegowych, czy po wszczepieniu implantu, czy po ekstrakcji, czy preparacji zębów, on dostaje zęby i jest rozczarowany, bo to nie jest to, co on oczekiwał, dlatego że. On sam nie wiedział, co ma oczekiwać, bo nikt mu tego wcześniej nie przedstawił. No ale to chyba też jest jakaś nowość, bo ja nie słyszałem o tym, żeby coś takiego. To znaczy, słyszałem na przykład o tym, że w gabinetach fryzjerskich można zobaczyć, jaka fryzura będzie, czy jeśli poprawimy włosy, prawda, czy można coś takiego zmienić, albo nawet peruki można dopasować, czy, czy w ogóle nowe są technologie wszczepiania włosów, prawda i tak dalej. Natomiast o tym, żeby w gabinetach stomatologicznych można było. Zobaczyć efekt końcowy, no to jeszcze nie słyszałem. To jest albo to jest jakaś nowość, albo ja nie trafiłem na takie gabinety, w których to jest możliwe. To jest ponad 10 lat stare. Aha, już. Tylko, tylko Aha. Trygi, ja, bo Ja pamiętam, pierwszy te design, to widziałem, to jeden z y, chyba z brazylijskich klinicystów y, prezentował na EAO. To jest y, europejskie sympozjum, które co roku odbywa się w różnym kraju europejskim. I, I do tego podłożył jeszcze muzykę. Pamiętam, muzyka była z Titanica, Celine Dion, ta, ta piosenka, i on pokazywał te różne designy, i sala była pełna, wtedy, gdy się to oglądali, wszyscy, och, jakie to wspaniałe. Ale dlaczego tego nie ma? Bo takie jest życie, że, że jeżeli pacjenci tego nie wymuszą, jeżeli rynek nie wymusi, tu zwracam się do pacjentów, wy macie ogromną siłę wymuszenia tego poprzez wasze pieniądze. Jeżeli wy zażyczycie sobie tego, to odmówi wam jeden gabinet, może drugi, ale trzeci to zacznie robić. I wtedy wy będziecie zadowoleni, i oni będą bardzo zadowoleni, bo oni będą mieli narzędzie, które pozwoli im. Lepiej wykonywać swoją profesję, trochę spojrzeć w przyszłość. Będzie można dzięki temu zobaczyć, jak będę wyglądał, prawda? Absolutnie, absolutnie. Dentyści, co zauważyłem, to i, i to niekiedy Państwo też możecie Państwo, pacjenci, z tym się spotkać, że, że niektórzy nie lubią za dużo rozmawiać. Nie mają niekiedy za dużo empatii, zrozumienia do pacjentów. Są bardzo instrumentalni. Ja pamiętam, dawniej to. Jak wchodziło się do gabinetu i siadało się na fotelu dentystycznym. Wtedy nie było gabinetów prywatnych jeszcze. To dentysta używał bardzo mało słów. Jeżeli powiedział dzień dobry, to drugie słowo było otworzyć. Trzecie <grym> słowo było zamknąć, wypłukać. Także słownictwo i ta komunikacja była stosunkowo uboga. No ale już muzyka jest teraz w takich gabinetach zupełnie się zmieniło. Absolutnie. Ludzie są różni. Ludzie są różni, tak jak w każdej profesji, są bardziej empatyczni, są ludzie mniej rozmowni. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, to Państwo decydujecie o tym, z kim chcecie zawrzeć to porozumienie odnośnie leczenia, a tutaj macie razem stworzyć coś, coś pięknego, coś pięknego, funkcjonalnego, i Wy jesteście podmiotem tego działania. To, to na Was to się dokonuje za Wasze pieniądze, także pamiętajcie o tym i. Absolutnie wymagajcie. Poszukajcie sobie na internecie. Są filmy. Wejdźcie na YouTube, wpiszcie Digital Smile Design. I tam są filmy pokazujące, jak się robi te designy, jak się robi te mock-upy. To pokazują gabinety dentystyczne z różnych krajów. Tak się reklamują. I najwyższy czas, żeby również w Polsce to było powszechne, bo z tego co wiem, to stosuje się w niewielu gabinetach, i to jest związane dosyć często to jest powiązane z kompleksowym drogiem